Witam Państwa serdecznie, mówi Barbara z Krakowa. Chciałam z Państwem podzielić się swoimi refleksjami, swoimi przemyśleniami i przeczytam Państwu trochę opowiadań mojego autorstwa. Pierwsze opowiadanie jest pod tytułem Miłość sprawia codziennie cuda. Jest to opis mojego domu rodzinnego we wczesnym dzieciństwie. Motto: można być szczęśliwym w małym domku z miłością i głęboko nieszczęśliwym w najwspanialszej willi, w której zabrakło miłości. Phil Bosmans. Miłość sprawia codziennie cuda. Kochana, ja bardzo lubię pisać w formie listów, zresztą nagrodzone opowiadania mam przeważnie zawsze w formie listów, więc zawsze piszę do kogoś. Kochana Jasieńko, piszę do Ciebie i dla Ciebie ten list, bo tak często prosiłaś mnie, żebym napisała w końcu wspomnienia o moim domu rodzinnym. Kiedy byliśmy jeszcze mali, to znaczy Lala, moja siostra, Juruś, brat, 9 lat starszy i ja, no i oczywiście moi rodzice jako młodzi ludzie. Lata, od których zaczęłam pamiętać, to był rok 1942. Miałam wtedy skończone 4 lata. Przenieśliśmy się z ulicy Lwowskiej wtedy na ulicę Miodową 13 w Krakowie. To były lata tragicznej hitlerowskiej okupacji. Urodziłam się wprawdzie w 1942 roku. Ty urodziłaś się, przepraszam bardzo, w 1942 roku, ale do końca wojny nic pewnie nie pamiętasz. Czy mam ci mówić, że dziękuję Bogu za to? Nie wiem. Mnie warto było żyć. Czasy wprawdzie były ciężkie, ale jak patrzę do tyłu na wszystkie przeżyte lata w Polsce aż do roku 2007, muszę ci podkreślić, że tak wspaniałych ludzi, jak żyli wtedy w moim otoczeniu, już nigdy nie miałam przyjemności poznać w moim późniejszym życiu. Pewnie, że nie chodziły same anioły po świecie i po Polsce, ale życie i postępowanie większości ludzi wskazywało na ich chrześcijaństwo prawdziwe. Tyle miłosierdzia, szlachetnych uczuć, włącznie z oddawaniem życia za przyjaciół swoich. Nie było i nie ma w tych czasach początku XXI wieku. Ale Jasieńko, mówimy dalej o latach wojny i pierwszych latach po wojnie. Oczywiście będę opisywała swoje własne podwórko w oryginale i przenośni. Mieszkaliśmy bowiem w kamienicy, która posiadała front, lewą i prawą oficynę, a przez środek ciągnęło się duże podwórko, na końcu którego stały baraki z zamieszkałymi w nich najbiedniejszymi sąsiadami. Tam właśnie miała bazę część żołnierzy radzieckich, którzy wyzwolili nasz Kraków. Ci właśnie żołnierze mieli kuchnię i zaprosili mojego tatę na kucharza, który gotował im posiłki. Tatuś miał praktykę w swoim domu, gdzie przez całą okupację i parę biednych lat po wojnie gotował obiady w wielkich garach, a potem zwoływał sąsiadów, najwięcej tych z lewej, prawej oficyny, no i oczywiście tych z baraku na posiłki. Najczęściej była to zupka z pułka. Nie wiem, czy Państwo znacie, taki to jest grog, kasza, jarzyny, tak. Najczęściej lub czasem jarzynowa z chlebem, a czasem zjawiał się na stole rosół z makaronem, jak udało się zdobyć z szabru jakąś dobrą, tłustą kurę. Specjałem była również galareta z zimnych wieprzowych nóżek, polana octem, ale to tylko zimą, bo w ciepłe dni nie stężałaby. Nie było tak powszechnie posiadanych obecnie lodówek. Do tego pajdy chleba i gorąca kawa zbożowa, koniecznie z wałeczkami cykorii Enrillo. Z papierków do cykorii panie malowały sobie potem usta, najczęściej dziewczyny i młode kobiety. Stawał wtedy mój ukochany tatuś filantrop na wspólnym balkonie od frontu i donośnym głosem wołał po nazwiskach wszystkich biedaków, takich,
którym często zamykało się w domach chleb w kredensach na klucz, żeby wydzielać po kromce, dwóch, bo na więcej nie było niestety. Bo nie starczało na więcej. Stawał wtedy mój tato i wołał na przykład: Pani Kozłowska, Pani Sikorowa, Pani Francuzowa, Galo zgotował zupę. Chodźcie z miseczkami, dostaniecie jeść. Za jakąś chwilę odwołania kilku ludzi szło godnym, powolnym krokiem z miseczkami przez podwórko i przyszli posilić się u pana Galosa, siadając przy bardzo długim krawieckim stole, który służył w kuchni za miejsce licznych posiłków dla głodnych. Z wielkim namaszczeniem, po przeżegnaniu się Krzyżem Świętym, zabierali się do jedzenia. Wyżej wymieniony stół stał w kuchni jeszcze bardzo długo po wyzwoleniu. Służył jako miejsce poczęstunku kawą, herbatą państwu, którzy przychodzili wypożyczać suknię ślubną i zadruszkę, wtedy, kiedy niedługo po okupacji zaczęliśmy prowadzić wypożyczalnię sukien. Była to jedna wypożyczalnia takich sukien przez wiele, wiele lat. Na marginesie wspomnę, że druga taka wypożyczalnia, ale ubrań męskich ślubnych, fraków, smokingów, butów itp. była przy ulicy Rakowieckiej u pana Prokrze. Następna wypożyczalnia sukien, która powstała dopiero po kilkunastu latach, to była dość znana wypożyczalnia przy ulicy Francesco Nulla. Jasieńko, jak wiesz, teraz jest ich w każdym mieście mnóstwo. Jako dwunastoletnia dziewczynka stanęłam już przy desce do prasowania w wypożyczalni. Poza tym pomagałam oprzywać na starej maszynie Singer kilometry ramionczek, tak zwanych atłasków, do bawełnianego tiulu zakrywającego ciężkie atłasowe spody. Najcięższe do prasowania były właśnie te grube spody. Trzeba było prasować je na mokro, aby trzymały się sztywno pod tiulem. Jak sobie porównam suknie wychodzące spod naszych rąk do dzisiejszych wspaniałych kreacji włoskich czy amerykańskich, cieniutkich jak mgiełka i piękne jak marzenie, ogarnia mnie pusty śmiech. A jak ci powiem, Janeczko, że robiłyśmy nawet bukiety ślubne ze sztucznych kwiatów, to trudno ci będzie uwierzyć, kiedy zaglądasz do dzisiejszych kwiaciarni lub bierzesz udział jako gość na dzisiejszych ślubach w kościele lub w urzędzie stanu cywilnego. Były to czasy skromności i radości z wszystkiego, że skończyła się wojna, że żyjemy w wolnej Polsce, że w ogóle żyjemy. Śmiech, miłe słowa, bijące ciepło, grzeczność, uprzejmość i okazywanie szlachetnych uczuć na każdym kroku, to było to, co często gościło pod naszym dachem. Chęć pomocy bliźnim na różne sposoby czyniła życie radosnym. Te wszystkie cechy, o których powyżej, pozwoliły przeżyć najcięższe lata okupacji. Nawet śmierć mojego 16-letniego brata, którego zamordowali hitlerowcy, był czas wielkiego smutku, wielkiej rozpaczy. Pamiętam to do dzisiaj, osamotniona, bo moi bliscy, o których mowa wyżej, już dawno nie żyją. Pamiętam, że po czasach wielkiego smutku i żałoby bardzo szybko wracaliśmy do równowagi. Tyle może zrobić miłość otoczenia i okazywanie jej na każdym kroku. Po czasie wielkiego smutku i żałoby przyszły czasy, w których trzeba było dalej żyć dniem codziennym i uśmiechać się chociażby z powodu okazywanej sympatii i ciepłych uczuć na każdym kroku. Wtedy chociaż serce boli i cierpi, chce się żyć dla innych. Tak było z nami. Okaleczeni, z wielką raną w sercu, wróciliśmy prędko do życia. Zaczęły się w naszym domu spotkania teatralne, odgrywanie jasełek, urozmaicaliśmy wyłącznie światła spotkaniami w grupach. Przepraszam, urozmaicaliśmy wyłączanie, bo wiecie Państwo, za okupacji bardzo często wyłączano nam światło.
Więc to wyłączanie światła, to w ciemnościach, kiedy zbierała się grupa sąsiadów, rodzina, każdy z nas popisywał się, czym umiał. Pamiętam, jak pani Józia, sąsiadka z lewej strony korytarza, śmiało, bo w ciemności, tak to była bardzo skromna i wstydliwa, w ciemności gwizdała przecudne melodie, wprawiając nas w zachwyt. Przepięknie gwizdała. W zachwyt. Ja, chociaż mała, ale z wybitnymi zdolnościami aktorskimi, małą Modrzejewską zwana, popisywałam się piękną, poważną poezją. Jak już zaświecono światła, moja siostra Lala, urodzona parodystka, komiczka, odgrywała różnych znajomów, sąsiadów, co wywoływało salwy śmiechu zgromadzonych. Jak już trochę podrosłam, to nie tylko pracowałam w domu, ale jako uczennica biegałam z koleżanki i kolegami budować nową hutę. Byliśmy nauczeni przykładem warszawiaków, którzy z wielkim hartem ducha i bardzo chętnie, nikt nie musiał specjalnie namawiać, odbudowywali swoją stolicę. Robili to również wrocławianie i mieszkańcy innych zburzonych miast. Jak już wcześniej wspominałam, kochaliśmy swoją Polskę, ojczyznę naszą. I byliśmy zdolni zrobić dla niej wszystko. Przyświecały nam różne wspaniałe hasła. Z przyjemnością należeliśmy do zuchów, harcerstwa. Byliśmy lojalni wobec rodziców, szkoły czy nauczycieli. No i oczywiście ojczyzny. Przepełniała nas miłość do wszystkich wkoło. Nie mówię o marginesie, bo ten był zawsze, a jak widzimy obecnie, margines społeczny jest coraz szerszy. Przypominam sobie również odgrywanie co roku jasełek i chodzenie z orszakiem królewskim po domach, restauracjach. W czasie wojny królem Herodem był mój wspaniały brat Juruś. Wtedy to spektakle odbywały się oczywiście w domu. Jak można było już wyjść z kolędami na zewnątrz, królem Herodem byłam ja. Całą kwestię wypowiadałam ja, słuchająca zawsze z otwartą buzią spektaklu jasełkowego z Jurusiem w roli głównej. Znałam również rolę Żyda, sługi królewskiego, śmierci, diabła i tym podobne. Nauczyłam więc innych kwestii moje koleżanki z kamienicy, z frontu i lewej oficyny. Moja ukochana, wszystko umiejąca mamusia szyła stroje wszystkim, przebierając nas postaci z jasełek. Jakże pięknym królem Herodem byłam z długimi, jasnymi włosami, zarzucona na ramiona złotą kapą z podwójnego łóżka moich rodziców. W sypialni oczywiście, ileż pieniędzy zebrałam, przynosiłam je do domu. Jak dziś pamiętam, królewskim gestem rzucałam je na kapę łóżka, a potem wszystkie dzieliliśmy sprawiedliwie, obdarowując mój orszak, w cudzysłowie, który, jak już wyżej mówiłam, składał się z biednych koleżanek z podwórka. Niejednym z mojego orszaku mamy zamykały chleb na klucz. Dawały kromkę, czasem dwie, aby starczyło na dłużej. Przypominam sobie jeszcze jedną wielką moją rolę. To święty Mikołaj. Z pobliskiego kościoła Bożego Ciała pożyczałam wtedy ornat, albę, pastorał. Byłam wysoką dziewczyną, ubierałam spodnie, pół buty pozostałe po bracie, na górę bluzę, sweter, na to albę i ornat. Do ręki pastorał, do drugiej dzwonek. Orszak, to znaczy anioł, diabeł, też ubrani przez moją fantastyczną mamę. Do dzisiaj leżą skrzydła w szafie. Niosłyśmy radość oczekującym małym dzieciom z bijącymi serduszkami. Oczywiście zebrane pieniądze szły jak zawsze do kieszeni pomocników. W moim domu żyło się we względnym dobrobycie, a rodzinom moich koleżanek brakowało środków do życia. W okupacji w pierwszych latach po wojnie ratował handel, a w tym moja mama celowała. Handlem zajmowała się aż do otwarcia wypożyczalni sukien ślubnych za duszkę. Poza tym celem życia mojej mamy, jak i taty, była pomoc wszystkim ludziom, dzieciom przede wszystkim. Byli bardzo wrażliwi na krzywdę ludzką i biedę. Dom nasz był zawsze pełen ludzi szukających pomocy.
W otoczeniu moich rodziców nie wolno było krzywdzić słabszych, szczególnie dzieci. Mój tatuś zawsze powtarzał, że człowiek, który bije słabszego, dziecko, nie wart by go święta ziemia nosiła. Drzwi, które u nas zamykały się tylko na klamkę, nie na żaden zaczas w ogóle. Cały dzień był otwarty. Przychodził każdy, kto potrzebował pomocy. Naciskał klamkę i już był wśród życzliwych i już opowiadał rodzicom, z jakimi przyszedł kłopotami. W ogóle dom był pełen ludzi, nie tylko domowników. Długi czas do niedawna prowadziliśmy z mężem taki sam dom. Nikt od nas nie wyszedł nie nakarmiony, nie zaopatrzony w potrzebne rzeczy. Do dzisiaj głodnego nie wypuścimy, póki nie nakarmimy. Teraz jednak nie możemy prowadzić filantropii na taką skalę jak dawniej. Mamy renty niewystarczające na wszystkie nasze potrzeby, a potrzebujących i proszących o pomoc mnóstwo. Jednak dzielimy kromkę chleba z każdym, kto potrzebuje. Myślę, że spełnialiśmy z rodzicami, a teraz sami posłannictwo chrześcijan, którzy winni służyć przykładem innym ludziom. Świat na pewno byłby piękniejszy. Nie byłoby tylu głodnych, zmartwionych, umierających w depresji. Chciałoby się żyć. Dziękuję.